Cześć, witam Was w kolejnym vlogu o Hondzie CBR650R. Pogoda nie rozpieszcza, cały czas śnieg, cały czas zimno, nie można pojeździć, ale jest to idealny czas, żeby coś przy nim podłubać, coś do niego zamontować. Mam tutaj przygotowane crashpady, które mam zamiar zainstalować, żeby zabezpieczyć sobie motocykl przy ewentualnym upadku i nawet nie mówię o upadku na drodze, ale po prostu nawet jakby ktoś miał po prostu gdzieś go przepchnąć, czy to z aktu wandalizmu, czy z jakiejkolwiek innej sytuacji niepożądanej i niechcianej. Więc zobaczymy, jak to działa i jak to będzie wyglądać. Hondzina dumnie się prezentuje tutaj na wydawce, klienci przychodzą i naprawdę cieszą oko. Taki właśnie był zamierzony efekt i na szczęście udało się go osiągnąć. Co prawda widzicie, już mamy tutaj plecaczek, on niestety zaburza ten efekt wizualny. Swoją drogą napiszcie w komentarzu, czy taki plecaczek zamontowany do siedziska z tyłu jest czymś fajnym, czy raczej byście powiedzieli, że odradzacie i lepiej założyć plecak, jak potrzeba coś przewieźć. No ja niestety, jak jeżdżę do roboty, potrzebuję sobie wziąć obiad. Staram się jednak jakąś tam dietę, reżim małoludki trzymać, więc michy bardzo często ze sobą wożę, czy komputer. Więc dla mnie to jest takie ułatwienie, że nie muszę tego wozić na plecach, a plecach też ma swoje ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o przestrzeń. Tutaj mamy naprawdę fajne rozwiązanie, kupiłem je w Chinach, słuchajcie. Co prawda nie jest to temat odcinka, ale przy okazji jak jest zamontowane, to Wam pokażę. Plecaczek kupiony na AliExpressie za, nie wiem, 130 zł. Ktoś tam na grupie jakiejś motocyklowej polecał, że ma w swojej Hondzie i fajnie się to sprawdza. Słuchajcie, ten plecak jest na tyle fajny, że jest on, widzicie, taki modułowy, można to tak powiedzieć, czyli można go sobie zgnieść i jest dosyć płaski, ale można go również właśnie rozsunąć, dzięki czemu zmieści się w nim nawet kask. Testowałem, także dosyć pakowny. Jakbym chciał właśnie sobie pojechać po pasażera, to co mam zrobić z kaskiem? No nie przyczepię na plecy, choć też takie akcje widziałem. Kładę sobie kask tutaj, jadę po pasażera gdzieś tam, wówczas pasażer sobie zakłada to jako plecaczek, no i w sumie fajne rozwiązanie. A wygląda to tak, jak widzicie. Zapniemy z powrotem te zameczki. No i w tej cenie, przyznam szczerze, jako naprawdę ciekawe akcesorium do motocykla, raczej się nie spodziewałem. Jakbyśmy znaleźli alternatywę taką markową, no to myślę, że powyżej 500 trzeba liczyć. Montaż bardzo prosty. Mamy tutaj zwykłe paseczki, które przeciągnąłem pod spodem naszego siedziska. No i tak naprawdę to tyle. Mnóstwo uchwytów, mnóstwo jakichś haczyków, paseczków, więc możliwość adaptacji jest spora. Tu jeszcze dodatkowa kieszonka na jakieś, nie wiem, być może ładowarkę czy coś innego. Także ja jestem ogólnie zadowolony. Kwestia wizualna, no to nie jest najpiękniejsza rzecz, jaką mógłbym sobie zainstalować. Tym bardziej, że myślałem o usunięciu tego tutaj, nie wiem jak to określić, tego ogona, żeby go skrócić, żeby to jeszcze nabrało takiego bardziej sportowego looku. No ale nie oszukujmy się, to, że jest maszyna sportowa, nie znaczy, że nie można nadać jej trochę bardziej praktycznej formy. Ale to dajcie znać w komentarzach, co uważacie po prostu. Ja tymczasem biorę się za unboxing naszych crashpadów. Tego jeszcze nie widziałem, ten już otwierałem, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest. Crashpady nie będę reklamować, natomiast dałem za nie jakieś 600, jak dobrze kojarzę, może 500 zł z groszem. Takie grzybki, które zaraz sobie zainstalujemy, te są akurat do przodu. Przy przodzie jest dużo mniej roboty niż przy tych centralnych, które zabezpieczają nam silnik. Dlatego, że tu mamy, można powiedzieć, czekajcie, udaję wszystkie podzespoły. Tu mamy gotowy temat w postaci tego, że przekładamy po prostu taki patyk metalowy przez śrubę. Ma tutaj miejsce ten patyk, żeby się wsunąć. Jakoś to musimy tam fajnie znaleźć miejsce na to. Może drugą stronę. I po prostu skręcamy sobie grzybki na samym końcu, tak, że one będą nam zabezpieczały całą lagę, całe tutaj koło przed uszkodzeniem. Po prostu będzie to najbardziej wystający element w tym przypadku koła, żeby się nie uszkodziło nic ponadto. Oczywiście jak przewrócimy się dalej, no to no nie oszukujmy się, na drodze plastiki i tak możemy połamać, ale do tego będziemy stosować tu jeszcze grzybki na silnik. Mam nadzieję, że finalnie będzie to tak, jak powinno. Sprawdzę w instrukcji, którędy jak to włożyć, no i montujemy. Dobra, już wiemy, jak to generalnie ma działać. Przekładamy sobie nasz grzybek przez nasz patyk. Tutaj mamy tulejkę, która wchodzi w ten element
naszego amortyzatora, naszego elementu motocykla. Wsuwamy. Tak, aby nasz grzybek fajnie się zlicował z tym fragmentem. Wysuwa nam się tutaj gwint. Następnie na gwint zakładamy nasz grzybek, który mi uciekł. Mam trochę ciasno, powinienem to robić na hali, ale tam akurat oklejamy w całości samochód, więc po prostu nie ma miejsca. Ok, jak już mamy grzybek, dajemy podkładkę, dajemy śrubkę, czy tam nakrętkę, no i skręcamy, żadna filozofia. Pierwsze będzie z głowy, idę po narzędzia, skręcamy i lecimy dalej z silnikiem. Dobra, czas wejść do jaskini lwa, muszę przynieść narzędzia. Fajny warsztat, ale niestety nie mam możliwości na nim za bardzo pracować. Idziemy po narzędzia, tak jak mówiłem, tutaj oklejamy w całości samochód, tak jak motocykl w ostatnim materiale. Tam mamy samochód na detailing, więc trochę tej roboty jest, ale czas wziąć kluczyki, no i bierzemy się do roboty. Skręcamy, glokada z drugiej strony, no, zaczyna łapać opór. Czyżby to było już? Dobra, dokręcimy to trochę bardziej. Nawet jeszcze nie ma takiego oporu. Okej. No słuchajcie, gotowe. No nie wygląda to jakoś specjalnie źle. Nawet są ładne, cspmoto.com. Kupiłem je na ich stronie, także pierwsze koty za płoty. Lecimy dalej, czas przeczytać instrukcję z silnikowego protektora. Dobra, musimy znaleźć tylko tą jedną śrubę. Ok, czyli to jest montowane do tego miejsca. Mamy tutaj adaptery, mamy tutaj śruby. Tak więc będzie to polegało na tym, że będziemy to kręcić do tego miejsca w jakiś sposób, który jest określony w instrukcji, a naszym zadaniem będzie odkręcenie tej śruby i w miejsce tej śruby idzie ta śruba, która przyszła razem z naszymi crashpadami, dzięki czemu silnik będzie zabezpieczony właśnie takim odwojniczkiem. Jak się przewróci, zleci, no to nie dostanie nasza pokrywa zaworów czy innych elementów, tylko dostanie ten grzybek i mam nadzieję, że to w jakiś sposób zadziała zabezpieczająco. Co prawda ja na motocykl mam autokasko, więc w sumie mógłbym się nie przejmować, ale jednak czułbym się spokojniejszy, gdyby miałby się przewrócić i z uwagi na głupie zarysowanie nie jechać do serwisu, tylko po prostu podnieść, jechać dalej i tyle. Czas to przyłożyć, zweryfikujemy co gdzie pasuje. No i po prostu wkręcamy. Duży, tu mamy HM8, także dosyć duży śrubunek. No ale nie jest jakoś mocno przykręcony. Dobra, słuchajcie, tu z obrazka wynika, że ramię ma być ustawione tak mniej więcej wzdłuż tego ramienia fabrycznego i ma to być dokręcone z siłą nie większą niż 40 Nm, więc mam tutaj klucz dynamometryczny ustawiony na 40 przeduszka. Dokręcimy to zgodnie z instrukcją, żeby sobie gwintu nie zjechać.
rzeczy w Polsce porządnego. Dobra. No jest ustawione na 40, ale coś mocno się dokręca. Nie chcę przesadzić, słuchajcie, choć gwint tutaj jeszcze nie wystaje. Mogę zobaczyć w sumie, jak fabryczny jest zamontowany, ale spróbujemy jeszcze go dociągnąć, choć mam wrażenie, że to już jest dosyć duża siła. Nie będziemy przesadzać, myślę, że to w zupełności wystarczy. Jest to naprawdę bardzo stabilnie zamontowane. Jedynie się zastanawiam, czy tego czasem nie trzeba tu dokręcić, żeby to się nie kręciło. Nie. No ale co? Zaraz zobaczymy, co instrukcja podpowiada a propos tego. Śrubę przełóż przez podkładki oraz tworzywo aluminium i przykręć do adaptera momentem nie przekraczającym 40 Nm, czyli jest wszystko. Jeżeli chodzi o dokręcenie tego, no to tutaj nie mamy instrukcji, natomiast ten jest dosyć luźny. Zobaczcie, tutaj mamy duży luz, ale tu mamy właśnie też dwie śruby, więc wydaje mi się, że ten trzeba skręcić. I zobaczymy po prostu, jak to wygląda na drugiej stronie. No, ta śruba to już w ogóle wychodzi bardzo leciutko. Tu jest dystans znacznie dłuższy siłą rzeczy, bo śruba jest schowana głębiej po prostu. Dlatego ten crashpad wygląda trochę inaczej. Właśnie ma te dwa dystanse. My sobie zrobimy najpierw tak, że wkręcimy sobie to tu. Dobra, wstępnie złapane. Dobra, skręciłem naszego crashpada, tak żeby nie był luźny. No to jest chyba taka bardziej możliwość, żeby go ustawić idealnie, żeby sobie logo po prostu pokazać, albo też je schować. A tak to montaż jest dziecinny, prosty. No, odkręcamy jedną śrubkę, przykręcamy drugą, tak żeby dystanse wszędzie tutaj, odpowiednią odległość od fabrycznych elementów trzymała. Zwracamy uwagę na siłę dokręcenia, żeby nie przesadzić, żeby nie zerwać gwintu. Choć przyznam szczerze, że te gwinty są tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże. Trzymamy odpowiedni kierunek tego crashpada, żeby też nie zaburzał ani proporcji, ale też żeby jednocześnie dobrze to wyglądało. Założymy sobie jeszcze raz klucz dynamometryczny. Dociągniemy to. Strzeliło 40, dokręcimy sobie jeszcze raz drugi. Dosyć dużo siły, przyznam szczerze, trzeba użyć, żeby to 40 Nm tutaj uzyskać. Strzeliło. No i to tak naprawdę tyle. Sami ocencie kwestię wizualną. Wydaje mi się, że jest to taka nieduża inwestycja, która naprawdę się oddzięczy, zwróci, że nie uszkodzimy sobie nic właśnie przy ewentualnych niepożądanych, niechcianych okolicznościach. Myślałem jeszcze o crashpadzie tutaj na tył, ale tu trochę roboty raczej byłoby więcej. Zresztą jak już są jakieś dedykowane zestawy, to właśnie ograniczają one się właśnie do tych strategicznych miejsc, do tyłu. No trzeba trochę przegrzebać internet, żeby coś ciekawego znaleźć, przynajmniej do tej Hondziny. Ona swoją drogą, nawet nie lifting, tylko przeszła modernizację do nowej generacji. Różnią się one praktycznie niczym, trochę wizualnie i ewentualnie trochę też technologicznie. Można sobie wybrać tak zwany e-clutch, czyli jakieś sprzęgło właśnie elektroniczne, które nie wiem, czy zastępuje, imituje quick shifter. Quick shifter tam też jest w ogóle w opcji, czyli możemy mieć tak jak tutaj tradycyjną skrzynię z quick shifterem do góry, ewentualnie e-clutch, który właśnie będzie takim quick shifterem góra-dół. Tak mi się wydaje, że tak to właśnie działa. Tam cena nieznacznie się od siebie różni, natomiast moim zdaniem stylistycznie ta Honda dalej jest zdecydowanie ładniejsza, jakby ta konstrukcja lamp całego tego przodu mi bardziej przypada do gustu. Oczywiście to jest kwestia preferencji, kto co woli. Ja natomiast cieszę się, że mam kolejny dodatek zamontowany. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda się już trochę pojeździć. Jestem już na etapie zamówienia kamer
na kask, na motocykl, żeby nagrać jakiegoś vloga z ruchu, z jazdy. Aczkolwiek wiem, że takie odcinki też na pewno są potrzebne, bo ja sam jak szukam jakichś materiałów, co by można przy motocyklu zrobić, to często inspiruję się tymi treściami, więc jeżeli Wam w jakikolwiek sposób to pomaga, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli jestem w stanie w ten sposób Was zachęcić do interakcji, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jeżeli treści z motocyklem Wam się podobają, czy ewentualnie inne treści związane z detailingiem, nie tylko samochodowym, ale również motocyklowym, no to zapraszam, żebyście zostali na dłużej. Tym materiałem dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Cześć i do zobaczenia.